Dzień dobry, witam was serdecznie, mili z tej strony, witajcie na moim kanale. Proszę państwa, Ancestors Legacy zawitał na Goga! Jej, mam Ancestors Legacy, który zawitał sobie na Goga, tutaj nawet wam pokażę ładnie, pięknie. Go Galaxy jest i jest wspaniale. Warto się zainteresować tym tytułem, ponieważ jest on aktualnie 50% tańszy niż na konkurencyjnych platformach sklepowych. Na Epic Store chyba nie ma. A to oznacza, że kosztuje 60 parę złotych i za te pieniądze jak najbardziej warto jest zainteresować się tym RTS-em, Squad-based RTS, o. Gdzie walczymy z wikingami. Jak widzimy, mamy... Co na moim YouTubie był pełny materiał, nawet 2 czy 3. To jest ostatnia misja, teoretycznie samouczka, więc no, byłoby fajnie zająć się czymś. Zobaczymy, czy ja pamiętam, jak to się robi. Namiot, żeby więcej osób miało domki, no przyda się jak najbardziej, mamy za mały limit populacji. Jak widzicie, wszystko jest jakby zakolejkowane, umieszczone z automatu. Gdzieś tam trzy domki są ustawione do budowy. Świetnie, mamy drugą bazę i tu możemy zająć się zabezpieczeniami, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby nas zaatakować. Pytanie, kto mógłby wpaść na pomysł, żeby nas zaatakować i z której strony? O, postawimy jedną wieżę i niech będzie. Cały czas brakuje nam jedzenia, które tracimy grzecznie. Oho. Skończył się jeden namiot, robi się drugi namiot, zaczyna się trzeci namiot. O wiele mniej mikromanagementu niż w StarCraft'cie jedynce, dwójce, ogólnie w takich typowych RTS-ach, tym oczywiście squad-base'owym. Zbudowano namiot! Moje gratulacje, namiot numer 2, świetnie. Będziemy mieli za chwileczkę większą ilość mieszkańców, a to oznacza, że będziemy mogli rekrutować kolejne osoby. Czy potrzebujemy studni, bo będzie pożar? Nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali studni, bo będzie pożar, przynajmniej na razie nas nie atakuje. Za to koszary byłyby pewnie fajnym miejscem, bo dzięki koszarom, uwaga, uwaga, będziemy mogli zrobić jakąś armię. Drugi poziom technologii zarzuciłem z jakiegoś powodu bardzo szybko, chyba niepotrzebnie, trudno się mówi. Wybudujmy kolejny domek. Ruszmy naszymi oddziałami może na dobry początek dnia, żeby oni sobie gdzieś tam przeszli, prawda, żeby postraszyć przeciwnika. Nie wiem, co żeby zrobić. Aha, trzeba by odkryć troszeczkę mapy. Chodźmy na razie tu grzecznie na boczek. Tam ich poustawiamy, żeby byli w miarę zabezpieczeni. Lepsza obrona. Nie, no lepszej obrony tu nie potrzebujemy. Trwa wydobycie, wydobycie. Mała farma jest, mały tartak jest. No i oni to wszędzie teoretycznie powinni surowce nam zdobywać. My nie musimy się ręcznie tym przyjmować. Dobra, a noc zapadła. Cicha noc. Dobrze, jeżeli jest noc, to ustawmy. Zróbmy może jakieś niespodzianki, bo ten przeciwnik może zaatakować, więc zróbmy pułapki z kolcami. Gdyby ktoś wpadł na pomysł, że chciałby nas tutaj właśnie załatwić. Są pułapki z kolcami, świetnie. Możemy zapalić pochodnie, będzie większy zasięg widzenia. Problem jednak jest tego rodzaju, że kiedy jest większy zasięg widzenia, niestety przeciwnik będzie bardzo, bardzo upierdliwy. Będzie nas widział i będziemy go widzieli pewnie, prawda? Jest. A ja zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż osoby, które skomentują ten materiał na YouTubie, zostawią... no właśnie, zostawią komentarz, łapki w górę chyba nie muszą dawać, ale też subskrybują mój kanał na YouTubie, będą mogły zgarnąć edycję kolekcjonerską tejże jakże pięknej gry. Drużyna jest atakowana. Ktoś nas zaatakował. Łucznicy nas atakują. Wycofujemy wszystkich bardzo daleko. Tu jest niespodzianka. Widzieliście wy, my nie wiemy, gdzie on jest, oni postanowili nas zaatakować. Niech podejdą tutaj sobie trochę bliżej. Dajmy panów tarczowników, obrona wręcz i wpadli pierwsi. Dobra, i teraz można ich zaatakować. Zrobić kuzia na juzia. A, przy okazji jest coś takiego jak Flint Fire. Jakby ktoś tutaj nie wiedział. Jest! Więc byłoby dobrze, gdyby łucznicy nie robili Flint Fire. Bo to nas bardzo zaboli. Oho. Oho. No dobra. Robimy odwrót, żeby nie potracić pełnych oddziałów, bo jak potracimy pełne oddziały, to nie będziemy mogli ich ulepszyć sobie. Więc jak widzicie, dobrze jest zrobić doły. Mógłbym wydać... Aha, strzał w plecy. No to jest właśnie ten pewnego rodzaju problem, kiedy strzał w plecy. Zostań i walcz, to nie szybki ostrzał, prędkość ostrzału zwiększona. Może wstrzymajmy na razie ten ogień. Bo coś czuję, że się źle skończy.
No i ładnie wybiliśmy. Pamiętam, że może by jakąś kamerę ustawić, żeby ładniejszy, fajniejszy podgląd, ale tutaj widzę akurat nie tym razem. Dobra, atak został ogarnięty. Można wydać rozkazy odwrotów, oni do domku pouciekają. A my tutaj pozostawiamy kolejne pułapki. Tyle wam powiem. Bo to nie ma sensu ginąć. Mieliśmy budować koszary, prawda? Namiot jest, dobrze, ładnie, pięknie. To dajmy teraz te koszary. Dajmy jeszcze studnie oraz jeden namiot. Znowu nas atakują. Gdzie? Jest! Chodu. Widzicie, to są jednostki, które są ranne. Łuczników zostawimy w tym miejscu. Mamy Godderyka, który jest naszym... Podleczmy się trochę. Wpadli, tak? Wpadli. Kto to jest? Co to jest za oddział? Czy mamy pauzę taktyczną? Bo nie pamiętam. Jest pauza. Bardzo ładnie, więc możemy sobie przemyśleć nasz żywot i to, co dalej byśmy chcieli zrobić. I kogo wysłać do ataku? Dajmy tych panów z tarczownikami. Słaby przeciwko jeździe konnej i innym, i ludziom z toporami. Wysyłamy do walki. Jeśli się nie mylę, tak. Zginęło się paru. I prawidłowo. I o to mniej więcej chodziło. Tutaj możemy zrobić tak zwaną pogoń. Możemy zrobić co? Prędkość zasięgu. Tak, zróbmy. O, jest szał. Obrona wręcz. Bardzo ładnie. Oni się tam mogą ubijać. Łucznicy mieli rozkaz, żeby nie walczyć. Nie. Ci wreszcie wracają do domów. Jezus Maria, atakują mnie z dwóch stron. Co ja światu zrobiłem, że jestem tak atakowany? Dobra, szybciutko. A, bo nam zjarają to za chwilę. Nie stracę zabezpieczenia. Jest, pierwszy oddział. Co możemy zrobić? Doświadczeni wojownicy, zwykli wojownicy. Przychylność Odyna. Szału berzekerów. Dobra, na razie damy zwykłych berzekerów. Jednych, żeby nam robił. Obrona bazy, widzę, już idzie. Za chwileczkę nam to zjarają, czy nie? Nie, nie dadzą rady chyba zjarać. Przejmujemy to z powrotem. I dobrze, przejmujmy wszystko. Zarzućmy może jakimś obozem medycznym, żeby nam się ludzie, jednostki podleczyły, bo one nie wyglądają zbyt dobrze niestety. Gdzie nie gdzie. No, odpalmy atak. Co to jest za oddział? Procarze. A, oni z procami atakują do nas. Dobra, zróbmy odwrót. Zróbmy odwrót. Niech oni sobie tutaj podejdą zbyt blisko, a tych procarzy przydałoby się ubić. Kurde, jaka masakra. Dawać berserkerów. Na tych. Rzut toporem. Tak, poprosimy o rzut toporem w ich stronę. Ci jeszcze dalej mają uciekać, bo to źle wygląda. Dobra, zróbmy miejsce czci, wzmocnienia dla nacji, strzelnica i robimy dalej jakichś berserkerów. Byłoby fajnie, gdybyśmy ich zrobili, ale nie mamy domków. Więc musimy zrobić kolejne namioty, przynajmniej ze dwie sztuki. No, i tutaj widzę, raczej sprzedajemy miasto. I teraz potrzebujemy uzupełnić nasze jednostki i właśnie to robimy. Uzupełnimy zapasy. Będzie pięknie. Dla osób, które są na streamie, bo to przy okazji na streamie nagrywamy. Wiecie co, weźmy jakąś tu pomoc od tyłu komuś. O, niech ci będą. Niech ci zaatakują od tyłu, bo widzę, że tutaj lekkie starcie jest pomiędzy. Słabi przeciwko ludziom starczą. Dobra, ubijać ich. Zaraz powinni popadać. Trochę to trwa, ale poubijamy. No są, które są na streamie, to taka mała ciekawostka, dzisiaj bez kamerki, przede wszystkim dlatego, że próbujemy tutaj, ja przynajmniej próbuję, nowa technologia, może by się przydała. Zwiadowcy, doświadczeni zwiadowcy. Tu by się przydało rzucić na te jedzenie, tyle wam powiem. Najem drużyny, zarządzanie wioską, magazyn. To magazyn to ja mam, druga wieża. Dajmy jeszcze jedną wieżę. I trzecie, a wszystkie, całkowite zabezpieczenie. Jesteśmy blisko głównego namiotu, możemy się więc zabezpieczyć. Co to za atak? Aha. No, próbują nas zaatakować, oni tutaj akurat nic wielkiego nie powinni zrobić. Kiedy są wieże obronne. Tak, oni szybciutko giną. O, zróbmy jeszcze odwrót, żeby szybciej wrócili do domu. Nowe oddziały będą zebrane, spokojnie. A my stwórzmy nowe oddziały.
Tak to tu będzie wyglądało. Tutaj jest jedzenie, tak? Oni tutaj wydobywają jedzenie. Potrzebujemy znaleźć nowe miejsce z jedzeniem, ponieważ no mamy go za mało. Jak nie mamy jedzenia, nie możemy za bardzo nowych oddziałów tworzyć. Widzę, limit populacji już osiągnięty, przynajmniej w tej jednej bazie. Co my tutaj mamy dobrego? Wysoka szybkostrzelność. Brakuje nam drewna. Musimy poczekać, że będzie więcej drewna i będzie więcej drewna, będziemy mogli cokolwiek więcej zrobić. Ale nasze oddziały. Widzę, poleczyły się, gdzie się dało. Weźmy tutaj formację obronną. Jeżeli to oni atakują, a nie my, to zawsze to jest bardzo dobrze, bo się wpierdzielą w nas. Jej, szarża zablokowana i o to chodziło. Widzimy, jak się władowali. A resztą oddziału przechodzimy dalej. Osiągnięcie odblokowane, jakieś to osiągnięcie, drogi Gorzku, nie wiemy. Procarze znowu tutaj spróbują zaatakować, to nie problem. Oj, tutaj widzę, nawet nie przeżyją. Nie mają za bardzo szans. Co tutaj jest? Co zbieramy? Jedzonko. Dobra, trzeba by ruszyć do ataku, bo widzę, że jednak trochę złego się dzieje. Weźmy większą ilość berserkerów, co? Zakolejkujmy ich sobie i ruszmy, żeby tutaj poubijać przeciwnika. Pójdziemy jedną stroną wszyscy, ale wpierw uleczmy jednostki. Nie, nie musimy uleczyć jednostek. Czy mamy, czy jest stream sponsorowany? Nie, nagrywam materiał na tubę. Dostałem klucze do Assassin's Legacy, więc można rozdać. Idziemy, idziemy, zobaczmy. Tu trzeba będzie zaatakować przeciwnika zaraz. Ja mam teraz takie pytanie, gdzie są moje oddziały? Jest tu wszystko. Defensywnie. Rzucić. Łucznicy to ja bym wolał, żeby oni jednak tutaj nie walczyli z tymi, prawda? Bo to się źle skończy. Jest piękny pierwszy atak. Jak widzicie, zbyt dużo działów nie mogę mieć. Brak żywności, morale spada. O-o. To bardzo niedobrze. To innymi słowy, trzeba przejąć nowe z wioski, bo jeżeli nie przejmiemy nowych wiosek, to będziemy mieli problem. Będziemy głodni. Nie chcecie być głodni. Nie chcecie, aby morale nam spadało. Atak z boku, ale jeśli się nie mamy, mam tutaj trzy wieżyczki, one powinny nam wystarczyć. W takim wypadku możemy zwiększyć nam tutaj poziom technologiczny. Jak gdzie trzeba wpierw coś zjarać. O, jak zjaramy, to będzie zupełnie inna sytuacja. Jest, wioska zajęta, teraz ją odbudujemy. Na jedzenie przede wszystkim. Duża farma, proszę mi to wszystko robić. Farmy, farmy, farmy. Żeby żarcie szło do góry. Ja wiem, że morale spada, ja wiem, że jesteście głodni. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Zaraz będzie farma zrobiona. Tu można ustawić oddział, żeby się uleczyły. I nowe wróciły nam. Boczek widzę bezpieczne. Tu żadnej nowej farmy się już nie da dobudować. Oj, niedobrze. A wyślemy tych. Obrona wręcz. Aha, to miało być wręcz. Dobra, wysłać mi to wszystko tutaj do ataku. Jedzenie, jedzenie, minus 19. No to nie jest idealnie. Wieżę można pozostawiać, żeby być bezpieczniej. Musimy jeszcze przynajmniej jedno miejsce tutaj chyba zająć. Z tego co patrzę. Bo będziemy chodzili głodni. I tyle. Więc spróbujemy zaraz coś jeszcze zająć. To jest tartak, nie potrzebujemy kolejnego tartaku raczej, co nie? Nie wydaje mi się. Łapka błotna. Co to robi pułapka błotna? Kluczyk będzie dla subskrybentów kanału YouTube'owego. Nie tutaj, proszę Państwa. Na YouTubie, ale dla osób, które są u mnie na kanale. Aha, teraz wysłałem. Dobra wiadomość, otóż będziecie mogli... Sprzęt będę miał z Lycyris. Ha! Kto tutaj atakuje? Oho, szybciutko defensywnie. Formacja obronna. I zobaczymy, co coś da. Wojownicy nie żyją. No, shit happens. Pogoń.
Prędkość, obrona zasięgowa. Formacje ofensywne teraz już dajemy. Dobra, kto może, niech się uleczy. Wieżyczki są już poustawiane. Trzy, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Trochę słabo z tym jedzeniem. Oh shit, dorwał mnie. Odwrót, 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 łuczniku, bo będzie masakra. Miejsce czci, kuźnia i tak dalej, niech się to robi. Coś tu jeszcze mogę dorzucić? Chyba nie. Dobrze, gdzie są moi łucznicy, którzy mieli rozkaz odwrotu? Idziemy, bo tu nie ma co czekać. Musimy jak najszybciej przyjąć kolejną tą. Tych ustawiłem, żeby się poleczyli. Jest strzał, dzięki temu wpadną w przeciwnika i ten nie będzie zadowolony. Ogólnie muszę przyjąć te wszystko. Co tutaj jest? Zniszczą to, zniszczyć. No dobra, to będziemy to niszczyli. Trochę mało łuczników. Łucznicy są bardzo spoko pod tym względem. Żeby się tutaj w miarę szybko bronić. A, co jest ciekawe, tutaj wyższy poziom powinien być. Czyli niektórzy powinni wskoczyć na wyższy poziom. I jak wskoczą na wyższy poziom... O, są technologie. Dobrze. Szału berserkerów. Świetnie. Żywność, żywność. Proszę Państwa, potrzebujemy przede wszystkim żywności. Bo bez żywności to jest przypał, morale nam spada. Dobra. Nasze oddziały idą, idą. To będzie potrzebne. Spear, obrona wręcz. Dobra. Ruszamy. Z atakiem. Ruszamy z tym, że atakiem. Powinno się udać tutaj mimo wszystko. Tak, łuczników dorwaliśmy. Więc tu jest bardzo ładnie. Chociaż nie powiem, trochę nam jednostki poginęły. Pamiętajcie, jak się ledwo trzymają, trzeba je wycofać, żebyśmy nie musieli wszystkiego od nowa robić. Specjalizacja, o, to jest wyższy poziom, ofensywna. Daliśmy specjalizację ofensywną, czyli któryś z oddziałów ma wyższy poziom. Tutaj robimy odwrót, żeby nie zginęli. Wzbudza u wroga strach. O, jak mnie załatwili, widzieliście? Z boku, jakie ładne podejście. Ale my teraz załatwili. Miał być odwrót do obozu. Ale żebym potracił oddziały teraz. Ta dwójka nie może zginąć, bo to są bossowie, że tak się wyrażę. Są oddziały, one się uleczyły. Miejmy nadzieję, że tak. To dawać ich wszystkich z powrotem do walki. Tutaj trzeba uzupełnić nowe. Jedzenie, morale powinno iść za chwilę w górę. Dajmy ulfa tutaj. No nie, to jest troszeczkę inaczej niż SC2, mimo wszystko. Gra zupełnie inna niż SC2. Ale grzmotną kobietę po łbie. Okej, ładne czyszczonko. Przeciwnik się nie pojawia. Tu jesteśmy my atakowani. To niedobrze. Zobaczmy nasze oddziały. Są? Uleczyły się? Uleczyły się. I wysyłamy je dalej. Co możemy? Może zrobimy więcej łuczników, co? W takim wypadku. Bo albo... nordycki tarczownik. Premia do szarży. Niech będzie. Może kontynuować atak. Dawać! Musimy przyjąć wioskę. Będzie przyjęta wioska, będzie więcej żarcia. Będzie więcej żarcia. Jest! Zaputujemy. Czym? Żarciem. Nie problem.
Oho. Pozbyćmy się tych tutaj. To byłoby obrażenia wręcz, prędkość ataku. Co tu się dzieje? Czemu tak wolno idzie? Aha, to dużo tłumaczy, czemu wolno szliśmy. Bo tarcze były podniesione, całkowicie niepotrzebne. Wersja 2, w którą, słuchajcie, gra kosztuje aktualnie tylko 60 zł, to naprawdę nie są duże pieniądze. A ja trochę godzin już, ile? Z 5 godzin chyba w to miałem łącznie do tej pory. O nie, idą ci. Słabi przeciwko ludziom starczą, dawać tych na tarczy. Przejęliśmy to? Przejęliśmy, kolędę, tu nie ma jedzenia. Zaatakować od tyłu. Okrążyć mędy. O, łucznicy, trzeba wziąć. Oj, berserkerów teraz zbyt wielu nie mam. Dobra, dawać na tych kamów jednych. Dół ślicznie wyczyszczony. Dawać wieżyczki obronne. Potrzebujemy jedzenia. Bez jedzenia nie wytrzymamy zbyt długo. Niestety. Okay. Brak żywności, morale spada. Dobra, nie marudzić. To może niech się leczy. A, znowu, co to jest? Łabi przeciwko ludziom starczą. Widzicie, jak szybko ubijają mi oddziały? Wydaliśmy rozkaz. Świetnie, oskrzydlony. To ma znaczenie, jakby ktoś nie zauważył. I tutaj mam zdanie zniszczyć to. No dobra, to zaraz to cokolwiek tu jest, to zniszczymy. Czy jakieś nowe technologie można robić? Doświadczeni zwiadowcy, możemy ich wyprodukować. Jakim cudem mogę ich... A, dobra, to jest upgrade do zwiadowców. Ja mogę łuczników zrobić jakimś cudem, nie wiem jakim. Będzie ciągły ataki. Dawać tarczowników. Ale ich wycięli. Możemy oczywiście upgrade'ować trochę rzeczy, tylko musimy być w okolicach domku. Pierwsza wieża kończy się robić, druga jest, trzecia jest. No trochę nie po kolei, ale to już szczegół. W takim wypadku potrzebujemy więcej żelaza. Dobra, żaden z oddziałów nie potrzebuje. O, widziałem zwiększone doświadczenie, jest. Kto to jest? Tarczownicy. No to dajmy im szybkość. Odnawiania... Nie będzie ofensywa. Trzeba wpierw uzupełnić oddziały. Wiecie co? Gdzieś tutaj, gdzie to było, to sobie tutaj miałem. Ucha. Podejdź, panie kolego, uzupełnij oddział, bo to trochę przypał. A my weźmiemy i zabezpieczymy się pułapkami jakimiś. Znany Simmer gra w Ancestors Legacy, no bez przesady. Że ja znany Simmer. Słuchajcie, aktualnie Ancestors Legacy jest 50% taniej na GOG-u do 22 marca, więc szczerze powiedziawszy, no nie wiem, czy warto, nie, szczerze warto. Warto, zresztą wam nawet linkiem tutaj za chwileczkę. Gdzie nas atakują? Tutaj. To nie jest problem, bo mamy ustawione, mamy wieżyczki, one sobie z tym wszystkim poradzą. Łucznicy wpadli na pomysł, że sami nas zaatakują. Ja gram na poziomie normalnym. Więc tutaj tak... aha, pochodnie. Jak tam dół? Bardzo dobrze. Zabezpieczony. Morale spada. Dobra, innymi słowy... Trzeba by uleczyć, kogo tam można. No
Będziemy zaraz atak wręcz. Dobra, wyłączył. Co to jest? Czemu on ma wszystko tak w dół? Co mu się stało, że ma wszystko w dół? Może dlatego, że jest ciemno. Cicho, bo tego nie trzeba. A, bo jedzenia nie ma, morale spadło. Shit, nie, to trzeba ruszyć do boju. Nie, nie, no musimy zaatakować. Czy jest tylko to wynalazek? Nie, to nie jest żaden wynalazek, to jest dosyć fajna gra. Ej, gdzie są moi łuczniki? Nie mam już łuczników, straciłem wszystko oddziały łuczników. Panie Odyn, zwiększa szybkość drużyn, może być. Też możemy jeszcze dorzucić? Chyba nie. No coś niewielkiego nas atakuje, ale tym się nie przejmujemy. Robimy atak na górę. Dawać ich tam. Tak, też mi się wydaje, że trzeba by zrobić opcję, żeby oni mniej jednak żarli. Tutaj jest zapasy. Tak, to się bardzo przyda, tylko potrzebuję więcej żelaza do tego, a to zaraz będzie. Balisty, a no tak. Potrzebujemy ciut więcej żelaza i oni będą mniej żarli, a jak będą mniej żarli, idziemy! Środkiem! Szarżą, mocium panie. Jest tak później, dawać się na upgrade. Powinienem poczekać aż... No ile to można czekać? A. To nie ma żadnej obrony. To mega. Tych ustawmy, żeby zrobili pułapki z końcami. Bo coś czuję, że się to może tutaj przydać to mocno. To ładnie zabezpieczenie. A jeszcze dajmy wieżę, lepszą obronę i tak dalej. Mamy metal, więc szybciutko jedzenie. Gdzie była ta kuźnia? Namiot jest kuźnia. To! Będą mniej żarcia potrzebowali. To jest chyba najważniejsze w tej sytuacji. Ha, próba przebiegnięcia to nie był dobry pomysł. Pamiętajcie, że nasz główny cel to jest zaatakowanie tego miejsca. No tak, oni zaraz się wpakują w to. O! Czy mi się wydawało, czy ktoś mnie zaatakował? Ktoś mnie atakuje. Dobra, wyślijmy tutaj, żeby pomóc im. Bo widzę, że co po niektórzy mają problemy. Dobra. A, łucznicy, shit! Oj. A gdzie w ogóle te żarcie? Zrobili ten upgrade do żarcia? Niedobrze. Bardzo niedobrze, trzeba odesłać oddziały, no bo oni mi to zjarają za chwilę. Wiesz, pancerz większy. Dobra, tu się wszystko jara, tak jak powinno. Tu by się bardzo studnia przydała, zaatakowano magazyn. Gdzie? Aha, tutaj, dobra. Go, biegniemy. Holender, no. On się nie wybronił. Aha, to tłumaczy, czemu wolno się atakowało. To wszystko tłumaczy. Przejęte to wszystko? Zniszczone. Aha, tu jeszcze się pali do końca. Tak. No i uczników powinniśmy za chwileczkę ubić. O, możemy zwiększyć coś. Nie wiem, defensywa. Ofensywa. A, czy mam tutaj wszystko zjarać? Splądruj klasztor, no dobra.
Wioska zajęta u góry, tak? Nie, wioska na dole zajęta. Dobrze, ładnie, pięknie, zajęliśmy. Duży tartak, mały tartak. Trzeba to wszystko zabezpieczyć. Pojedynczy oddział to nie jest problem. Zaatakujemy chyba górą, co nie? Tak mi się wydaje. Upgrade do jedzenia. Jak się robi upgrade do jedzenia? To jak ktoś powiedział. Jest, zapasy 2. O, pięknie. Tu jaramy resztki domów. Kto tam może, niech się uleczy. Jak to może, niech jara. Więc zaraz powinniśmy mieć do przodu z żarciem. Uleczmy się. I już zapełnimy oddziały. No spokojnie. Nie wiem, czemu tą osadę jaram do samego końca, ale niech będzie. Się ją zjara do samego końca. Nie widzę tutaj najmniejszych problemów z tym. Co jest ciekawe, w tej grze można grać Mieszkiem pierwszym albo Bolesławem Chorobrym. Dobra, trzeba teraz pomyśleć, gdzie by atakować. Tu jest jedzenie. Ja nie wiem, czy nie przejdę na dół, żeby zaatakować tej wioski. Tu by się doły przydało dać. Jak na to patrzę. Jak tam pan kuźnia? Setki żelaza. No dobra, to trzeba. Bez tego ani rusz. Gdyby oni wpadli na ten pomysł... A, dobra, idę. Dawać niespodzianki. Dobra, trochę poczekamy. Jak tam w ogóle ich morale? Bardzo słabo. Trudno, trzeba będzie poczekać trochę. Zjarało się. Zjarało się. No i pięknie. To jest dobry moment, żeby przestawić oddział na sam dół. Użyj Z. A, tak, Z, pamiętam. Hurra! Węgiel chłopy rzucili! Trzeba dawać te choinki ścinać! Węgiel rzucili chłopy! To wojna będzie. No to ruszamy z tym. Biegną chłopy. O, żeś ty, nawet nie zauważyłem, kiedy straciłem oddział. No chodźcie, 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 chodźcie. No ha, 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 ha. O, od razu przyjemniej. Dobra, zróbmy jakiś oddział łuczników. Dobrze im tak. Obóz medyczny. Porobione. Wszyscy tam idą, tu ptają. No bardzo wolno tu ptają, no ale tu ptają. Znowu to zrobiłem i co... Aaaa. Nieważne. Pancerze robię, zamiast zająć się tym jedzeniem. Jest! Są! Dobra. Ustawić ich w lesie i stąd będziemy ostrzeliwać przeciwnika. Jak nie, jak tak. Słuchajcie, kiedy ja skończę nagrywać ten materiał, wrzucę go na tubę i na tubie, jeżeli skomentujecie materiał, posubskrybujecie mój kanał... jaka minimapka. Wielkie dzięki, Zart. X zatrzymuje oddział, tak? Tak. Dobra, zmieniamy na razie na defensywną, gdyby ktoś chciał zaatakować. Nie wiem, czemu oni próbują mnie zaatakować, nic im nie da. Poczekamy, aż tutaj będzie więcej żarcia i dopiero wtedy coś się zrobi. Okej.
Jeszcze gdzieś jakieś oddziały obijające się tutaj. Proszę uzupełnić oddziały. I ruszamy, no trzeba będzie ten zaatakować. Kogo wydać na początek? Nie, nie buduj tego. Nie, no ta gra jest przyjemna. Czy powiem tak, ja grałem w Multika, Multik mi się nie podobał, ale kampania jest przyjemna. Dobra, czekamy na setkę tego, tak? Minutę się będzie robiła, come on, jest. To byłoby fajnie zrobić, ale nie mam już miejsca na domki, niestety. Musimy się jakiegoś oddziału pozbyć. Tak, rozwiązuję tę drużynę. Rozwiązujemy drużynę wszystko po to, żeby zrobić balistę. Chciałbym zacząć atakować z balistą. Zobaczymy, jak to będzie z tą balistą ustawione. Balista jest słaba, przykro domem, przykro konnicy, a cała reszta obrywa i ginie szybciutko. No dobra, no to trzeba na to poczekać. O, jakieś błogosławieństwa. Jest, zwiększ szybkość drużyny, siły ataku. Aha, i to jest tylko przez pewien czas. Tak, tak, to tylko przez pewien czas, dobra. Dobra, to zanim się balista zrobi, to my ruszamy do boju. No akurat walka na moście nie była najlepszym pomysłem. Dajcie pochodnie. Dobra, i to jest chyba najważniejsze, żeby tutaj przejść. Będzie żarcie. Lecim. Tu zostaw mi pułapkę. To był też płatny pomysł, że chciałby zaatakować. Ślicznie. Czy z innej strony jeszcze mogą podejść? Nie, to jest jedno miejsce. I zaraz będzie więcej żarcia. Będziemy mieli żarcie, bo żarcie ważne jest. I pełne zabezpieczenie. Wspaniale. Balista ma friendly fire. Ups. Wiem, jak to się skończy, jeżeli balista ma ten friendly fire. Gdzie jest moja balista? Jest moja ukocha. Aha! Ej, dobre! Myślałem, że będzie coś się... Ej, to jest dobre! Zobaczcie. Czyli oni muszą rozstawić balistę. A, to są hopy moje. No dobra, weźmy atak os tutaj. No pokażcie ostrzał. Dobra, i w końcu mamy jedzenie do przodu, wszystko mamy do przodu, wszystko mamy tak jak trzeba. Słuchajcie, to teraz robimy tak. Kto może się ulepszyć? Kto może niech się leczy? Nowe pancerze. Ofensywne formacje. I będziemy szli w górę, kolejne domki poprzejmować. Czy coś jeszcze tutaj mogę jakieś upgrade'y zrobić? Chyba już nic, co nie? Z tego co patrzę, to wszystko. Zwiadowcy, ale ich potrzebuję domków. Nie mam już więcej domków, niestety. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy zaatakować. Lecimy zaatakować. Jeśli to jest polska gra.
Aha. No, obstawiam, że raczej nie będzie wielkich problemów z atakiem na ten domek. Weźmy tarczowników z tej strony. Tam na wszelki wypadek, ale to i tak bez znaczenia, widzę. Jest Ulf. A tu nie ma czym się przejmować. A tak. Dobra, może nie. Tych dajmy tutaj. I ich trzeba będzie, proszę państwa, znowu poustawiać te. A, tu już będzie zabawa. Gdzie są ci tarczownicy, których wysłałem? Nowe osiągnięcie na Gogu! Tak, to znam. Znam kontrol. Wiem, że grupowanie. Wiem, to znam. Ale na razie nie czuję potrzeby. Co to jest ta piłeczka? Cebula. Nasi! Dobra, dawać, trzeba będzie się zabezpieczyć. Kolejne osiągnięcie. Kurde, będę musiał troszkę osiągnięcia zrobić na Gogu. Słuchajcie, na czacie, na streamie zarzucam link. I tam możecie sobie zakupić Goga za 63 zł do 22 marca. Jest przecena. Jak ja mam się przez to przebić? The garrison is gone. Good. Now we can gather forces at our own pace. No dobra. To może niech się leczy. Warto. 60 parę złotych na Gogu warto, a to jest no niezbyt długo dostępne. Do 22 marca to nie tak pełne zabezpieczenia, by mnie na to stać. To wygląda jak od Xboxa, a to wygląda... Ja wiem, że jest jak jedzenie, a to jest Kilof, ja wiem. Chodźmy, przyjmijmy kolejną wioskę. A jak ten materiał się skończy, wrzucę go na tubę i będziecie mogli zgarnąć kolekcjonerkę, bo będę miał kod i kolekcjonerkę, o tak. Kiedy kolekcjonerkę wyślę, nie wiem, kod ja wyślę dosyć wcześnie, myślę, że we wtorek. Uuu, dzwonnica. Dobra, ruszaj tam. Kto ma bić, ten niech bije. Tutaj niespodzianki stawiamy. Gdyby oni wpadli na pomysł, żeby mnie zaatakować. Dajcie mi balistę. Mam pewien pomysł. To nic złego się raczej nie stanie, co nie? Atak gdzieś z boku jest? Jest z tej strony atak, jakbym bardzo chciał. No tu ewidentnie jest lepiej zabezpieczona ta strona niż ta, czy nie? Nie, to samo. Bym powiedział. No i dawać żarcie i tak dalej. Dobra, trzeba będzie teraz pomyśleć, jakby to ogarnąć. Wszystkie upgrade'y chyba już porobione w kuźni, co nie? Porobione. Zobaczymy, że to potrwa. Uleczyć się. No i co, będą ostrzeliwać? Zobaczmy. Coś czuję, że to ruski miesiąc będą ostrzeliwać. No tak. Aha! O shit. Dobra, to teraz trzeba pomyśleć, jakby to ugryźć. Tak się zastanawiam. Gdzie się da tam pancerze? Obcy, żeby strzelił na ślepo. No, pięknie. Archers, it's high over there.
Czy ci łucznicy, ciekawe czy schowanie za tymi coś mi da. Dobra, spróbujmy to podjarać. Wiem, że oni też będą do mnie strzelali. Co to jest do... A, czyli nie mogę odbudować tego, bo nie mam dom... A, to ciekawe, że normalnie można odbudowywać. No dobra. Tak, właśnie zobaczyłem, że mogę podnieść. Dobra, jara im się to, co powinno im się jarać. To mnie bardzo cieszy, ogólnie rzecz ujmując. Czyli zjaramy jedno, zjaramy drugie. Oni się tym nie zajmują. Są? No chyba są. Leczą się, dobra. Dawać ich dalej. Czekajmy, czy balista... Balista nie powinna mieć większego zasięgu od wieży strzelniczej. Tak się zastanawiam. Trochę im to zajmie, zanim podejdą tutaj. Fajny podgląd. Dobra, i zjarało się prawidłowo. Można się wycofać. Teraz trzeba pomyśleć, jakby to ogarnąć. No, na razie to pancerze komu się da. Gdzie się da i komu się da te pancerze? No tak szczerze, to byłoby najlepiej zaatakować z dwóch stron. Dajmy ludzi starszami. Nie tędy. Spróbujemy zaatakować jakby dwustronnie. Bo tutaj może się uda przebić. Tak na to patrzę. Aha. Ciekawe, czy kogoś tutaj trafię. Nie, przez to nie trafimy. A jakbyśmy tego kazali zaatakować? Ale żeby przez to leciało. Omega! A kto mnie ostrzeliwuje? Aha, inna balista. Jak się to podnosi? Aha, tak. Czekajcie, bo tutaj ktoś mi powie... A, jest. Dobra. Okej. Spróbujmy tylko strzelić. A, czyli zapraszamy ich do walki, innymi słowy. Okej, dobre to było.
Dobra, huzia na juzia, proszę państwa. A tu co? It's Hrothgar and his men. Oh! They have catapults. It should help. No! To wycofać się! No i nice. Czekaj, czy mogę robić samo katapulty teraz? Nie mogę robić katapult. Dobrobyt. Ale by wybili wszystko. Widziałem łuczników więcej, bo tego mi trochę brakuje. O, wow! No i co oni tu robią? Pierdzielają się, tak? Tak, mógłbym pomóc, ale po co w sumie? Ja chcę łuczników, ja chcę łuczników, ja chcę łuczników. Nie chcę balisty, chcę dobrobyt i chcę dużo łuczników. Łucznicy są spoko. Tyle wam powiem. Jest, już tu mój oddział z boku jest. Łuczniki na łuczników na łuczników. No i dobra. Poubijać tych. Przybili się tutaj u góry? Próbują. To nie wygląda dobrze. Ale się poblokowali u góry. Już chyba żadnych nowych upgrade'ów nie mogę robić, co nie? To jest chyba wszystko. Tak, to jest już wszystko tutaj. Okej. We will siege and bombard the town with our catapults. Take care of this wall with a ballista. It should do the trick. Ready to fight! Dobra, idziemy po nich. O, już trzeba się tam przebić. O. Świet strzał w plecy. Ten friendly fire nigdy nie jest dobrym pomysłem. Dobra, trzeba się przebić, bo ja widzę, że się opierdzielam, nic nie robię. Dawać tam, bo oni się poprzebijali. Idziemy. Dawać lepsze pancerze. Wpadać mnie tutaj. Hold on! Hand out this
zjarać całą resztę. Dobra, szał. Godryk żyje, żyje. No i prawidłowo. Poubijać mi to wszystko. No panie Godryk, pan tutaj nie zginął nawet. Co się biją? Co się biją? Dobra, poubijali się. Bardzo ładnie. Ślicznie, ślicznie. Jeszcze ledwo trzyma ten oddział, można by wycofać. Aha, oni byli w domu. Okej. Okay. To wszystko tłumaczy. Ślicznie, ślicznie, proszę państwa, bardzo ładny atak tam tutaj leci. Gdzie są katapulty? Aha. Nie, to nie są katapulty. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, wszystko zjaraliśmy jak trzeba. Zniszcz. Jak? Chciałbym katapulty, żeby to zniszczyć, a ja nie mam katapulty. Katapulty mi tutaj gdzieś popadały, jeśli się nie mylę. A mogę je podnieść sam, czy nie? To jest teraz dobre pytanie. Musimy się jakiegoś oddziału pozbyć. Chyba, że tymi bym... Zobaczymy, czy będą go tam jara, będą go, czy nie będą go. Widzę wszystko. Aha, dobra, palimy to, dobrze. Aha. Aha. Dobra, kogoś się trzeba pozbyć, kto jest tutaj najmniej przyjemnym. Kto ma jakby najmniej... A, tych się pozbądźmy. I teraz co tutaj jest? Balisty. Ja nie chcę, ja chcę katapulty. Ja potrzebuję katapultę podnieść. Musimy poszukać katapulty. Może znajdziemy takową gdzieś. No i nie ma tej katapult. Balistami? Chyba, że tam z tyłu katapulty popadały. Ale nie. Balista? A, balista, macie rację, balista. Myślałem, że katapulty. No nic. Dobra, tutaj widzę, się wszystko ładnie, pięknie jara. Uleczyć się. Musimy tutaj atakować. Dobra, jest. Zobaczymy, jak ten atak pójdzie. No. O, ładna atakuje. O, coś się zaczyna jarać. Wiesz, udajmy ich bliżej, bo coś czuję, że to jest ważne. Pozbyliśmy się kolejnego oddziału i gdzieś tutaj powinna być jeszcze jedna balista. Wszystko się pięknie jara. Jara się jak niczym córka Stanisa.
tutaj wszystko też się jara. No czemu nie możecie tego podnieść? Długo to będzie trwało? Jeee! Mury niszczymy! Teraz się przez mury przebijemy. Jest! No przykro mi, Stanis był, Stanisa nie ma. To co? Kuzia na Józia? Idziemy plądrować klasztor? Wow, to jeszcze kawał drogi trzeba się przebić. Że było zapewnie, że te balisty są teraz mi niepotrzebne. Zapewne. Czy są, będą mi potrzebne? Będą mi potrzebne. Dobra, to na razie balisty można cofnąć. Dajcie, o, zrobimy z Władcy Pierścienia. Będziemy mieli zwiadowców robiących patataj. No mocno się tutaj widzę przyblokowaliśmy. Oho. O, będzie złe. Gdzie są moi są jeźdźcy? Chłopi! A, powychodzili, widzieliście by to wszystko? Dobra, dawać mi tutaj jeźdźców Rohanu. Gdzie oni są? Są, patatojują. Trochę czasu im to zajmie, zanim to patatojują na górę. Uczciwie to może niech tam trochę dalej walczą, co? Dawać przebicie. Szałem ich, szałem ich! Ucieczką ich, ucieczką ich! Ale miazga. Dawać szał. Dawać strach. Nie wiem co dawać. Jak to byłoby fajnie wycofać. Widzę, zaraz popadają. Dobra, cofać się. Trzeba było się trochę cofnąć. To jest bez sensu taki atak. Czy mogę to zniszczyć? Nie mogę. Oh, kurde, nie mogę bram poniszczyć. To trochę przypał. Dajcie może berserkerów. Tutaj się robiło. Tak się tym teraz zabawiły. Oh shit. Brak wizji to przypał.
No i dobra, i tutaj bardzo ładnie zablokowaliśmy chyba na razie awans. Ale tutaj nie mogą przejść, też by chcieli. W sumie to oni nie są. Upgrade'y im kupić? Myślę, że pamiętam jak się kupuje upgrade? Nie, no jakiś upgrade miałem kupiony. Nie miałem zaawansowanych zwiadowców. A. Aha. Jak tam? Aja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 j
Pytanie, zasad punktów, czy oni tutaj będą się... Czy oni się tutaj nie będą? No przebili mnie na razie, prawda? Musimy zregenerować się. Cholera, ja tego tu mam. Dobra, uleczyć się. Trzeba się przebić, no nie? To jest takie hopsiup tralalala. Nie no, tak łucznicy. Te łucznicy za dużo nie zrobią. Kogoś jeszcze może zabrujdować? Dobra, to zrobimy to inaczej. Dawać im pancerze. Jakim wjedziemy w nich, to nie będą wiedzieli, jak się nazywają nawet, szarżą. Wszyscy uleczeni? Wszyscy zebrali, co mieli? Tak. No i poszli. Wszyscy tutaj. Jak tam kunie? Zregenerować kunie. I teraz go, ale tu już ich ładnie rozjechaliśmy. Tu już ich bardzo ładnie rozjechaliśmy, tyle wam powiem. Dobra, dawać mi więcej tych. No dawaj, atakować. Próbujemy ich boczną.
do tyłu wręcz. Zależy, do tyłu przejechał. No, dawać. Zobaczymy, co skauci wykombinują. Da, na pewno nie. Ale nas zjadą za chwilę. Ja pierdzielę, ale będzie masakra. I co, będę musiał tak wymieniać oddziały? Raz jedne, raz drugie. A nie da się tego jakoś objechać od tyłu? Muszę z tymi kuniami. Wycofaj, kunia. Wycofaj, kunia. Odwrót, dobra. Kunie wycofane. O, mamy tych. Ej, no słuchajcie, jeszcze parę złotych na gogu aktualnie, link zarzucony. Jak tam kunie? Kunie trzeba uzupełnić. Jak trzeba by uzupełnić? Ciekawe, czy tutaj będę mógł zrobić niespodziankę. Dobre to jest. Tak, strzał w plecy, ale mu się nic nie dzieje z tego powodu. Więc co, 50 parę złotych kosztuje aktualnie, więc ja bym powiedział, że raczej taniej niż drożej. Zregenerować drużynę. Dawać ją tam. Można też od tyłu wejść po to? Nie, nie można od tyłu wejść po to. Szkoda. Awans drużyny, pokażcie, która. Aha. Pokażcie ich w czuszkach. Ładnie. Jest pełnica, tak? Wstawiamy, że to się bardzo źle skończy. These are Ragnar's trackers. It's late as usual. Już ich wybili, oczywiście. No i co ta flota zrobi? No i wyskakują. Dobra, jak już tutaj ostrzeliwują. O! Zapomniałem, że tam jeszcze oddziały, widzicie? To zrobimy inaczej. I wjedziemy na nich tak. I niech się uleczą. Słuchajcie, no do 22 jest
przecena. Uła, dużo tego wszystkiego tutaj. Dobra, ci walczą no tutaj, tak? Tak, oni tutaj się napierdzielają, nie chcę nic mówić, ale chyba przegrywają, co po niektórzy nasi. To mi się tak średnio podoba, ale w sumie mógłbym zejść na dół, pomóc tym i wtedy z oddziałami dwustronnymi. O-o. To mi się nie podoba, jeżeli tam stracili oddziały. Awanse, dobra, dobra. Jak tam tutaj? Przydałaby się jakaś wioska troszeczkę bliżej, tak szczerze powiedziawszy. Tak się zastanawiam, czy te oddziały stąd przyjdą do mnie, czy sobie odpuszczą. No to jest w sumie dobre pytanie. No nic, trzeba troszeczkę cofnąć się. Częścią przynajmniej oddziałów. No. Dawać, dawać i leczyć się, to może. Dobra, idziemy tym, co tutaj mamy. A nie, inaczej, postawmy to. Jakby przeciwnik od tyłu wpadł na pomysł, żeby nas zajść. Za dużo pułapek mam postawionych. Oby mędy. No dobra, tu idzie, tu idzie, tu idzie. Trzeba się ile? Godzinę 17 już gram, to ja pierdzielę. Jak widzicie, dużo czasu można poświęcić na tą grę. No dobra. Ktoś gdzieś się tu jeszcze obija? Łucznicy lekko. Jestem coraz bliżej klasztoru, ale mi się to nie podoba, co tu się będzie działo, coś czuję. To bardzo złe wrażenie, że coś tu będzie nie tak. Dobra, szał. O Jezu, ale mi jadą tutaj. Przydałby się jakiś ostrzał tu z dołu na przykład w ich stronę. To inaczej. Berserkerów czy tarczowników? A to jest dobre pytanie. Czy odczula łuczników? Niech będą ci. Dobra, teraz defensywa, ofensywa i tak dalej. Teraz trzeba trochę ich ostrzelać. Man United. Ruski miesiąc zanim to wszystko tu podejdzie. Ale jakoś się w tarczownicy, tak? No od dołu to bardzo trudno.
A ci mają okazję, to niech się uleczą z tyłu. Patrzcie, widzicie, te typowi położyli się, utapnęli i leżą. Jak tak można? Dobra, to jeszcze będziemy musieli się tutaj przebić, ta. Łucznicy to są przydatni. Tych trzeba by uleczyć. No. I lecimy. Kitek! Nie atakuj mnie, Kitek! Ja tam na czacie od pewnego czasu rzucam link na tubę, na Goga, gdzie możecie za 60 parę złotych kupić grę, proszę państwa. To tak w sumie spoko, bym powiedział. Powiedział, że nawet bardzo spoko. Dobra. Ten się leczy, ten się leczy. Nowe oddziały gdzieś tutaj chyba idą. No i gdzie oni idą? Oni mieli tu być. Dobra, jest, idziemy dalej powolutku. Tak się zgadza. Tarcze plus złoty pancerz plus defensywa. No to dobra, dawać defensywę. No tu już daleko nie jest, tak swoją drogą. O nie, jak każą mi zrobić... Ciekawe, jak się przez to będę miał przebijać. No. Ten mnie ostrzeliwuje. Oho. O, katapulta leci. Ładnie. Przebiliśmy się. No dobra. Ła. Ała, ała, ała. Lindisfarne fell, with heavy bags encumbering us from the gold and trinkets. I boarded the ship, leaving for another adventure. Later, I heard my countrymen claim such terror has never plagued the homeland. I've seen my share of suffering too. I lived through it and survived. And let me tell you, this is just a start, as the age of the Vikings has just begun. Jej! Proszę państwa, to było na tyle, jeżeli chodzi o YouTube'a. Wielkie dzięki za uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał na Tubie i zostawcie komentarz pod tym materiałem. Będziecie mogli wygrać w poniedziałek, powiedzmy sobie wieczorem. Będzie chyba we wtorek wieczorem. Rozlosuję wśród osób subskrybujących i komentujących ten materiał jedną kolekcjonerkę do Ancestors Legacy. I przy okazji w opisie powinien być link do Goga, więc zapraszam, 66 zł do 22 marca, więc powiedziałbym, że to w miarę tanio. Na razie, cześć, Tuba.